W całym kraju rozpoczyna się dzisiaj Tydzień Bibliotek w naszym studiu Anna Żmudzinska, dyrektor Biblioteki Gminnej w Samsonowie, w gminie Zagnańsk oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor. I z plakatu można się dowiedzieć, że program jest bardzo atrakcyjny i sporo dzieje się właśnie w Samsonowie. 13. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, tym razem pod hasłem Biblioteka Inspiruje. Od poniedziałku do piątku przed budynkiem biblioteki swoje drzwi otworzy szafa, pełnić ona będzie dwojaką funkcję, gdyż jest zarówno miejscem, w którym można anonimowo zostawić książkę, ale również anonimowo ją zabrać. Ideą, która stoi za tworzeniem gifboxów, ma być stwierdzenie, że dzielenie się jest dbaniem. Chodzi nam o to, że jeżeli przeczytamy książkę, abyśmy nie odkładali jej koniecznie na nasze półki, ale abyśmy się podzielili nią i jednocześnie dbali o środowisko. Dzisiaj od godziny 14 do 18 na placu przed OSP w Samsonowie wielki happening. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy aby przyszli ze swoją ulubioną książką i przeczytali jej fragment. Najciekawsze interpretacje zostaną nagrodzone. Podczas imprezy wspólnie z harcerzami będziemy robić zakładki do książek, tworzyć hasła promujące czytelnictwo, a uczniowie Gimnazjum w Samsonowie pojawią się na happeningu przebrani w postacie z książek. Dziś o godzinie 16 także w bibliotece zajęcia plastyczne z książką w tle dla najmłodszych mieszkańców gminy Zagnańsk. A już jutro, 10 maja, podaj dalej. Książka na przystankach autobusowych w Zagnańsku i w Samsonowie. W specjalnie oznakowanych skrzyniach będzie można zostawić maksymalnie trzy książki, ale także maksymalnie trzy książki będzie można zabrać ze sobą do domu. Każdy, kto będzie miał okazję spotkać tetrapoda oraz osoby towarzyszące, to trzyma upominek. W bibliotece natomiast odbędzie się w tym dniu głośne czytanie z udziałem dzieci, a czytać będą m.in. wójt gminy Zagnej Szczepań Skorupski oraz sekretarz gminy Mirosława Badzińska. A o godzinie 16 rozpoczną się warsztaty plastyczne, tym razem tematem zajęć będą dzwoneczki, będziemy budzić nas do czytania książek. 11 maja odbędzie się spotkanie dla miłośników komputerów z twórcą książki panem Adamem Kopciem, a o godzinie 16 rozpoczną się zajęcia z robotechniki i Będą najmłodsi książki z klocków LEGO. Natomiast 12 maja kalambury literackie z udziałem zaproszonych gości, a także dzieci z klas 1-3 z gminy Zagnańsk. 13 maja głośne czytanie z udziałem wszystkich mieszkańców gminy, natomiast o godzinie 17 spotkajmy się przy zielonej herbacie i porozmawiajmy o ogrodach. Nie lada atrakcją będzie. Kiermasz roślin, spotkanie z ogrodnikiem, ale także prezentacja sprzętu, mebli ogrodowych, które będą stały w naszych ogrodach czy też ogródkach. Dużo atrakcji przygotowała także filia biblioteki w Zagnańsku. Mamy nadzieję, że właśnie te wszystkie działania, które zaproponujemy mieszkańcom wpłyną na poprawę. Czytelnictwa, że będziemy chcieli chętniej sięgać po książkę, zarówno młodsi, jak i starsi. Kiedy słucham, o czym pani mówi, wymienia pani kolejne przedsięwzięcia zorganizowane w ramach tego tygodnia, to faktycznie, jak mówi hasło, biblioteka może inspirować. Biblioteka zmienia swoje oblicze. Dziś biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie możemy wypożyczać książki, ale to także pracownie multimedialne, to także miejsca edukacyjne. Kulturalne, tutaj dzieje się coraz więcej. Biblioteki naukowe także zmieniają swoje oblicze, więc myślę, że wszystko idzie w tym kierunku, abyśmy chętniej sięgali po książkę, czy tą papierową, czy elektroniczną, ale ważne, żeby czytać, bo jak wiemy, czytelnictwo w naszym kraju troszeczkę kuleje, natomiast, bo każdy, kto czyta, żyje ciekawiej. A czy zauważyła Pani od momentu powstania nowej biblioteki, no bo można tak powiedzieć, w nowym budynku, prawda? Przy świetnym sprzęcie, czy zauważyła Pani zwiększony wzrost czytelnictwa, czy też większe zainteresowanie wydarzeniami, które się wokół biblioteki dzieją? Tak, jeżeli chodzi o wzrost czytelnictwa, to jesteśmy jedną z nielicznych bibliotek w Polsce, która zanotowała wzrost czytelnictwa. W porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku wzrost czytelnictwa jest na poziomie 700 osób, więc jeżeli chodzi o gminę Zagnańską, jest to duża liczba. Pocieszające jest także to, że po książki sięgają młodsze osoby i dzieci do piątego roku życia jest już 50 osób. W ubiegłym roku było ich tylko 9. Więc myślę, że wzrost zainteresowania biblioteką, czytelnictwem w naszej gminie jest. Natomiast te wszystkie imprezy, które są organizowane, inicjatywy, które mają na celu promocję czytelnictwa, także sprawiają, że mieszkańcy chętniej nas odwiedzają, że nawet jeżeli przyjdą na taką imprezę, Kulturalną i przemycimy im wątek związany z literaturą, to wtedy oni do nas chętniej przychodzą. Więc mam nadzieję, że to czytelnictwo będzie się także rozwijało dalej. Dziękuję serdecznie. Anna Żmudzinska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, była dziś naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.